Chyba, że ja muszę na dół pójść. Ta, w sumie zeskoczę na dół, tak naprawdę. Rar. Save'nę. Bo chyba dawno nie zapisywałem. Dobra, to tak. Ale no, jeszcze sesji nie będziemy kończyć teraz, nie? Mam jeszcze jakieś ponad 15 minut czasu, więc... Hej, kurwa, chce mi się w Monster Huntera Rise zagrać. Też jest od Capcomu, tak jak Resident Evil. Jezus, tak naprawdę to jest seria, którą odkryłem dość niedawno. No... Kurwa, jego mać, Ferdek, ty jełopie zajebany, wypierdalaj ode mnie, ty chuju głupi, żeby cię szlak trafił. Myślisz, że jak bez koszulki biegasz, to jesteś kurde seksi? Nie jesteś seksi, odjeb się. No kurwa, jeszcze będzie za mną latać, nawet piesia nie mogę wstawić. Kurwa, jego mać, ty zjebie. Ja nie lubię, jak mnie ga... Czemu on jest taki szybki? Czemu Ethan jest taki powolnym ślamazarą? What? Dar płynie w moich żyłach? Masz na myśli kam? Mam pomysł! Giń, oje! Bierz to! Teraz nie czas na to, co? A no tak, mam pełny inwentarz, cholera. Chciałem się zamknąć, żeby mnie nie mógł dopaść. To by było zajebiste. Dobra, mam pomysł. Jeszcze raz na dół zejdę. Ha! Dobra, nie spodziewałem się tego, że... Odjeb się! Moje jaja! Chciałem się uzdrowić. You are dead! Pierwszy dead! Kurwa, no co za... Nienawidzę cię, człowieku. Czy ty czaisz? Czy ty to czaisz? Ferdek, kurwa. Jebać, nie dam ci mocnego fula, nie dam ci nic. Pierdol ci dam! Najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Kurwa, w RE2 nie było żadnych deadów, a tutaj, o już, proszę bardzo, pierwszy. Dlaczego? Dlatego. Jak ja się cieszę, że ja tutaj zapisałem. Nie, dobra. W takim razie skorzystam z okazji i to, co jest niepotrzebne. A no tak, drewniana figurka. Gdzie to można było... pierniczyć. Nie, dobra, ty zostajesz tu, ty tu. Ciebie już nie potrzebuję. Chociaż z drugiej strony chemikalia i zioło zawsze się przyda. W razie czego, ale nie, dobra. Myślę, że tak powinno być git. Ale mnie korci, żeby wziąć tego Alberta. Dobra, nie, on tutaj wyjdzie, tak? To może jak pójdę... Dobra. Chyba mnie nie widział? Widział mnie, ja pierdolę. Szybko po strzelbę! I co szmato? Ha! No chodź, chodź, chcesz się bić? Chcesz się bić? Wait. Jestem bezpieczny! Może jestem zamknięty, ale bezpieczny, dobra. Nie, stój. Co, nie pasuje? Co ja? To. Okej, jak ja... Obejrzyj, jak to wygląda. A, dobra, już wiem, gdzie mam iść teraz. Pieska zostawię jeszcze. Tutaj, o. Z
zrobione. I idziemy teraz do ptaszka. No ja pierdolę! Nie czas na to! Jak to nie czas na to?! Odjeb się! No zajebiście, padłem! Znowu kurwa! Ferdek, ty jebłopie! Ale hej, teraz przynajmniej wiem, gdzie mam iść. I wiem, jak go przechytrzyć trochę. Żeby mnie ze ściany nie wyjebał się. Czeka, nie można zabić żadną konwencjonalną bronią, najrozsądniej będzie odwrócić jego uwagę i uciec. Czym?! Czym, kurwa? Dobra. Jeszcze raz. Do skrzyni. Ty. I... Ale to było zjebane, to było naprawdę nie fair wtedy. Chciałem wziąć moją strzelbę i być bezpiecznym, ale nie, teraz nie czas na to. Spierdalaj. Głupia gra. Dobra, gdzieś się zrespił nie wiadomo gdzie w pizdu. Dobra, będę miał spokój. Kurwa! Dokładnie! Ja pierdolę, co za zjeb! Daj mi spokój! Boli mnie gardło! Ja chcę tylko ptaszka tam wsadzić! Rozwiązać tą zasraną zagadkę! I pójść stąd, w pizdu! Jesus fucking Christ! No ja Jeszcze raz! Ja nie śmierdzę, ja pachnę, ja się myję, proszę pana. Dobra, mam nadzieję, że to trochę zmyliło jego... Jak?! Jak?! Kurwa! Jak ja nienawidzę, jak mnie ganiają, do cholery jest. Nie będę się oglądał, będę parł przed siebie. Bezpieczny! Nie rozwalisz tych tytanowych drzwi, nie dasz rady. Drzwi zatrzęsły się, on chyba za nimi stoi. Bycz! Mogę go chociaż nastraszyć tym, że mam strzelbę, ale bez nabojów? Dobra. Dobra, mam spokój. Dawaj ptaszka. Twirr! Kurwa. I udało się. Orzeły są bardzo fajnymi ptakami. Takie... amerykańskie, no. Teraz będę miał, kurde, trochę spokoju, nie? Idź! Chyba, że znów chcesz mieć skręcony kark. Tu będzie fajny pokój z wypchanym jeleniem. O! O! Jaki fajny. Mogę go popatać. Oh no! Dobra. Kurwa, ile oni mają sedesów w tym zasranym domu?
Co? Chemikalia. O, przynajmniej tutaj jakoś wygląda ta lodówka, nie? Cóż, to prywatna lodówka, fertka, widać mocne fule wszędzie są, więc się nie dziwię, że jest taki kurde porządek. Ile mam? A ja na żółtym jestem cały czas, to ja się nie dziwię, że tak dostawałem w pierdol. Myślałem, że no, no nieważne. Psychomutanty. Zażyj i psychostymulanty, by znaleźć przedmioty. Nie wiem, czy zbytnio to jest... W sensie, no, może być przydatne do jakichś ukrytych itemów, ale... Oh, wait. Ale w sumie moje oko jest bardzo wyczulone na wszelakie fanty, więc w sumie nie będę aż tak bardzo tego potrzebował. Ale no, zawsze warto mieć w sumie. Co ja mam? Mogłem piesia schować. Wypierdalaj. Ale nie pomyślałem o tym. Pewnie jakbym tylko się ruszył w tamte miejsce, to już by mnie kurde ferdek znalazł zjeb. No przecież tutaj są drzwi. Czternasty czerwca. Mąż i żona na wakacjach. Mąż sprawdził się. Został 12 członkiem. Kurwa! Od... Co to? Szkawka? Został 12 członkiem rodziny. Niestety żona była bezużyteczna, więc pozbyliśmy się jej. Mniam. 7 lista. Lipca. 3 studentki. Wszystkie zginęły. Lukas to jełop. Walduś! Coś ty z nimi zrobił! 13 sierpnia. Bezdomny. Zmienił się po 3 dniach. Teraz jest nas 13. Wygląda jak rysunek dziecka. Mija. Missing in action. W sumie ogólnie Mija to bardzo ładne imię. Mama Mija. Sadź se w dupę kija. Pchaj, pchaj. Aż poczujesz w dupie raj. Co? Podzieliłem się z wami rymowanką za czasów gimnazjalnych. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że jesteście happy z tego powodu. Tu chyba gówna już zaczną się pokazywać. O, chyba tak. Dobra, już się zaczyna bój. Zaropiale, ze skurwy syny, chodź tu. Stój! Bitch! How does it taste, motherfucker? Kolejne stylowe czachy. Pierwszy zgnilec i dobrze nam poszło, nie mogę w to uwierzyć. A tutaj klucza skorpiona nie mamy. Oh my fucking god, tylko nie tu. O nie, ja już wiem, co tu będzie. To będzie zjebane. To jest najgorszy moment tej gry. Do niego właśnie się zbliżamy. Jeszcze mam, o dobra, prawie 2 godziny nagrywania, ale przynajmniej spróbuję dojść do tego, no. Przejść ten moment, żeby mieć go już za sobą. Nienawidzę go, nienawidzę go. Jest tak ciężki. Chociaż pewnie jest jakiś... są jakieś taktyki, żeby rozjebać to z łatwością, ale hej, zaraz zobaczcie. Droga Courtney, te sukinsyny mnie szukają, ale może ta wiadomość umożliwi ci ucieczkę. Aby uciec, musisz znaleźć rzeźby w kształcie psich głów. Jedną z głów widziałam w podziemnym prosektorium. Weź ją, to klucz do wyjścia. Całe szczęście, że ja mam głowę piesia. Już w inwentarzu. W sumie może połączę te chemikalia z tymi, z herbalami, bo... Nie, stój. Bo mi się coś... Wydaje, że mi się przyda każdy możliwy heal, który tutaj będzie.
Normalnie w tym momencie chyba strzelbę jeszcze miałem, a teraz nie mam. Jak ja tu strzelbę mogłem ze sobą, mogłem ją odblokować, cholera jasna. Fucking hate this shit. Mila. Weź strzelbę. No kurwa, jak mam ją wziąć? Dobra, lecimy bez strzelby. Dobra, bo tutaj będzie chyba z 5 czy 6 zaropialców i oni są strasznie ciężcy do ubicia i na pewno zginę paręnaście razy, zanim uda mi się tutaj ogarnąć to, co trzeba ogarnąć. Najgorszy moment w całej grze, moim zdaniem. Skromnym zdaniem. Najgorsze jest to, że od tych zaropielców nie da się, kurde, ich w żaden sposób przychytrzyć, bo jak oni się pojawią w jednym miejscu i od nich uciekniesz, chcesz na przykład, no, wywabić ich, no to oni, kurde, po jakimś czasie podejdą, rozpuszczą się w podłogę i wrócą tam, gdzie byli, do jasnej cholery. I chyba nawet to im HP regeneruje. Więc no, albo walcz, albo uciekaj. Oh my fucking god! Chodź tu! Otwieraj szeroko. Bo strzelę ci w oko! Kurwa! No, dziękuję. Dobra, jego trzeba było się pozbyć. Dobra, nasza. Tu chyba będzie... Oh my god! Jego też trzeba się pozbyć, bo nie będziemy mieli spokoju w tym pokoju. Spokoju w tym pokoju! Dobra. O, hell yeah! Coś, co tygryski lubią najbardziej, headshoty. A wezmę, zamknę na wszelki. Tutaj jakaś zagadka była z tym związana. Nie pamiętam, jak się robiło. Chyba tutaj gdzieś podpowiedź była. Męczyłem się z nią, pamiętam, że jakieś chyba pół godziny. A mimo tego, że było proste. Złapałem gościa, który stale próbuje uciec. Zamknąłem go w pierwszej spalarni od lewej, żeby znów się nie wymknął. Wyciągnij go, jak będzie gotowy. Grill! Wiesz, jak otworzyć drzwi, prawda? Pamiętaj, 3A i odciski ręki. Z dziewczyną możesz zrobić, co zechcesz. Walduś, ty zboczeńcu. Oba, tu nie ma nic. Silne chemikalia. Silny kwas żrący. Dobra, 3A i łapa, nie? Więc trzeba znaleźć kogoś, kto ma 3 literki A w imieniu. Sean! William. Craig. Lara. Travis. Chyba, że... Czyli... Nie widzę, kto tutaj jest, ale dobra. Tamara. Dobra, idealnie. To tego nam trzeba było. I Travis touchdown nam się otworzył. Noż! O, dobra, trzeba się leczyć szybko. Oh, fuck me! Zapominam blokować cały czas. Ja pierdolę, no właśnie, obrona. Dziękuję za przypomnienie. No zajebiście! Chichilnąłem, a on mnie i tak jebnął. Wypierdzielaj! O, ups.
ładny. Ta, to było do przewidzenia. Dobra. Czy ja, kurde, za każdym razem, jak będę pokonywał jednego debila, będę musiał chodzić do jebanego sejwa, żeby, kurde... spleśniały, wiem, kurde. Nienawidzę ich, nienawidzę tego momentu w grze. Gdzie jest, kurwa, shotgun, kiedy jest potrzebny? Dobra, idziemy jeszcze raz. W sumie równie dobrze mogę tam wziąć, co tamkolwiek się dropnęło, nie? Wezmę się teraz healnę, bo może to się przyda. Dobra. Trzeba powoli i taktycznie do tego podejść. Kurwa, nie chowaj się i przestań! O, dobra, teraz zużyłem mniej naboi. Dobra nasza. Buja kasza. Oh. Trzech rozwalić, dam radę. To jest drugi. Wow, nieźle. Ale teraz naboje oszczędzam. Dobra, to tak. Tu nie było nic, tu była notatka. Silne chemikalia. Chyba można je z prochem strzelniczym ogarnąć. O, właśnie. Dobra. Będziemy mieli lepsze naboje, dobra. Fuck this shit. Będę używał teraz lepszych nabojów. Dobra, i... Nie zaskoczysz mnie, skurwysynu. Masz. Cały czas o obronie zapominam, ja pierniczę. Ha! Nie wiem, co to było, co zrobiłem przed chwilą, ale cieszę się z tego strasznie, że... Klucz do prosektorium. Dobra, nasza. Dobra. Miałem lekkiego laga mózgu. Czy to? Zamknięte z drugiej strony, nieważne. Tak, tutaj to jest miejsce, w którym dostawałem w pierdol. Tutaj jeszcze nie pójdę. To ostro w pierdol dostawałem w tamtym miejscu. Chyba tutaj dostaniemy klucz z tym. Dzięki któremu będziemy mogli ogarnąć strzelbę? Znak zapytania to chyba tutaj było? Tak, jest! Klucz skorpiona, dobra nasza. Myślę, że najpierw wrócę się po nią. Skarb jebać, skarb. I don't give a shit. Ta, lepiej wrócić zabezpieczonym. Marycha, nie, jeszcze jej nie zużyjemy. Chemikalia, ale w sumie możemy połączyć ją, żeby mieć trzy butle healów. Coś mi się zdaje, że tutaj chyba będzie ślepa uliczka. O, dobra, nasza. Takie ślepe uliczki to ja lubię. Nie, tu nie pasuje do tego zamka, dobra. Czego ja się, kurde, spodziewałem? Klucz skorpiona, a węże są na drzwiach, nie? Dobra, idziemy po strzelbę teraz. Jeżeli jest szansa zwiększona, że przetrwam to gówno, które teraz jest, dało ci się otworzyć, to biegnij! No.
Cosuki. O mój Boże. Tu jestem bezpieczny. Dobra, nasza. Zapiszę. Tutaj. W sumie pójdę po strzelbę. I myślę, że to chyba będzie koniec na dzisiaj, bo już 2 godziny nagrywam. Myślę, że będzie git. W takim miejscu idealnie. Wytrych zostawię. Chociaż nie, wytrych ze sobą wezmę, bo... Czekaj, gdzie ja to? Tutaj. Dobra, ty idziesz tu. Ammo do strzelby, niech będzie, wezmę ze sobą. Suki. Dobra, to tak. Mam nadzieję, że ten klucz będzie pasował do tamtego pokoju, gdzie ta rozjebana strzelba była. W sumie zobaczę. Pójdę na wyższe piętro. O, ja pierdolę. Nie, musiał przyleść. Ja nienawidzę, kiedy mnie ganiają. Nie dlatego, że to jest straszne, tylko że to jest wkurwiające. Dobra, będzie pasować. I teraz pewnie trzeba będzie, kurwa... Zamknij te drzwi! Dziękuję. Zepsuta strzelba. Dobra, nasza. Dosyć mam gadania ganiania skurwieli po dziedzińcu. Gdy następnym razem goście uciekną, schowaj psie głowy, żeby nie wydostali się z domu. Kryjemy je w tych miejscach. Zegar... Nieważne. Fuj. Okej. Dobra, to zawsze się przyda. Dobra, nie będę czytał, bo on zaraz tutaj wlizie i mi skręci kark czy coś. Dobra, lecim po strzelbę. Sprintem! Nie tędy. Nie, dobra, tędy. Idziemy. Dobra, zachowaj ostrożność. Bierz to. Mogę połączyć z czymś? Jesus fucking Christ! Nie, dobra, będzie tutaj do pudła coś schowamy i tyle. Co my tutaj mamy? A, dobra, nieważne. Tu już byłem wcześniej. Ja pierdzielę, to jest irytujące. Dobra, byle co, kurde, schowam wytrych. Whatevs. Na pewno później się przyda. Chociaż w sumie nawet nie wiem, jakie przedmioty można dostać w jakich lokacjach. Nie pamiętam totalnie. Przeszedłem tą grę tylko raz, mam chyba dobre usprawiedliwienie. Dobra. I... Nie no. Tak, tego użyj. I pójdę save'nąć. I myślę, że będziemy już kończyć powoli. Tylko najpierw jeszcze przyszykuję mój inwentarz na to, co będzie się kurwa działo tam o... Tam będzie nieciekawie, od razu mówię. Oki. To tak. Czy mi klucz skorpiona do czegoś się przyda? Możliwe. Chemikalia zostawię. Ammo do pistoletu wezmę ze sobą. Nie jestem pewien, czy te klucze nam się nie przydadzą czasem. No dobra, wezmę ciebie, zostawię, bo mi się wydaje, że ty nam się przydasz.
Oki. Może wezmę jedne chemikalie i proch strzelniczy i wezmę sobie jeszcze amunicję, dorobię. Nawet mam dwa chemikalia. Dobra, fuck this shit. Zrobimy to. Potrzebuję wszystkiego tutaj. Nie, stój. No i tyle. 57 ammo do pistoletu. Pewnie popełniłem błąd, marnując chemikalia, ale hej, tak nieraz je znajdziemy. O, tak, to biorę. Nie mam jeszcze jakichś nabojów. Albert 01R, ale mnie korci, żeby ciebie wziąć. Ale nie, nie mogę. To by było oszustwo chyba. Jest, nawet nie pamiętam, czy Albert 01 był dostępny normalnie w grze, jak pierwszy raz się przychodziło. Chyba nie. A nie wiem, czy to jest tylko za taki bonus za skończenie, czy ogólnie, czy z tego update'a, czy coś. Ale dobra, nieważne. Wezmę save'ne. Hell yeah! I jednak, no, tą najgorszą, najgorszym miejscem w całej grze zajmiemy się nieco później. A mówiąc nieco później, mam na myśli podczas następnej sesji. Więc, no, z mojej strony to by było na tyle. Pierwsza sesja Resident Evil 7 była nawet spoko do nagrywania. Mam nadzieję, że będzie też spoko do oglądania. Więc no, ja już będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że framerate nie będzie zbytnio kłopotliwy mimo wszystko. Bo chyba jednak dam następnym razem na 720p, żeby w 60 to było i tyle. Tak będzie chyba o wiele, wiele lepiej. Jako że gra sama w sobie chodzi w 60 FPS-ach. Bo chyba jednak FPS-y są ważniejsze. Dobra, to ten. No, ja już będę się z wami żegnał. To był PG. Mam nadzieję, że wam się podobało i no, mam nadzieję, że będziecie czekać na więcej. No to na razie wszystkim hasta la vista, baby. Jebać fertka.